Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 3.0 za chwilę startuje z kolejnym odcinkiem. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, zdradzam swoje plany podczas gry. To jest to. Trzy krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, turniej klasyfikacyjny na kategorię, znaczy kilka turniejów, które organizuję w Olsztynie 4-5 marca. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę przyjechać do Olsztyna i zagrać w tym turnieju, zapraszam. Można zdobyć piątą kategorię, czwartą, trzecią, drugą i dorośli i dzieci mogą w tym turnieju uczestniczyć. Po drugie, moi drodzy, mamy 1 marca i moje szachowe fundamenty. Wielki, piękny kurs, tak śmiało już stwierdzam, jest do nabycia tylko do godziny 22 do dziś. Już ponad 500 szachistów czerpie z tego radość i podnosi poziom gry. Nie mówię to nieskromnie, mówię to oczywiście nieskromnie, ale to są fakty, dlatego że dostaję takie głosy, więc tylko to z miłą chęcią powtarzam. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, ostatnia, moi drodzy, bitwa polskich klubów. Coś nowego na platformie Lichess. Patryk Stanisz, jeden z szachistów, zainicjował ten fajny pomysł i zapraszam moich widzów do klubu Pan Szachuś i będziemy oczywiście rywalizować drużynowo. Podepnę link. Pierwszy turniej startuje już w czwartek, 2 marca o godzinie 21. Tempo gry to 3 minuty na zawodnika, gramy 2 godziny. No, myślę, że dużo gry, ale fajna rywalizacja. Będziemy walczyć m.in. z klubem Zbigniewa Paklezy, Tomka Jaskółki, czy też Damiana Leftaka i innych zawodników. Także zapraszam serdecznie do mojego klubu, absolutnie, definitywnie. I myślę, że będziemy świetnie się bawili. Moi drodzy, podepnę to wszystko jeszcze raz w linku. Przypomnę tylko, że bitwa klubów będzie tylko raz w miesiącu. Taki jest plan, więc warto nie przegapić tej okazji. I cóż, to tyle z ogłoszeń. Lecimy na 10 minut. Mamy przeciwnika. No i cóż, 1491. Ja startowałem z rankingu 1000. Już jest 1469. Będziemy grać tutaj różne debiuty. Mam nadzieję, przeciwnik póki co myśli nad pierwszym ruchem. Pierwszy ruch jest bardzo ważny, więc warto poświęcić na niego bardzo dużo czasu. To jest dosyć istotne. No nie, no żartuję. Jak dużo czasu można poświęcić na pierwsze posunięcie? Oczywiście tutaj trzeba wiedzieć, co grać. Czy E4, czy D4, czy... O właśnie, i poszło D4. No dobrze. Mamy D4. Niech będzie skoczek F6. Może zagramy po prostu obronę królewsko-indyjską, jeżeli przeciwnik na to pozwoli. Postaram się już troszeczkę więcej opowiadać, bo jest to poziom, gdzie można fajnie już w szachy grać. Oczywiście będę się starał troszeczkę też mówić wolniej. Mam nadzieję, że będzie ok. No już pierwsza rzecz widzę, czyli tak. Pierwsza rzecz. E3 zamyka gońca. Nietrafiony według mnie ruch, ale można tak grać. Ale posunięcie goniec C4 jest zupełnie nietrafione, dlatego że mogę zagrać D5, choć nie muszę. To jest ruch wstępem. Najpierw zrobię roszadę. To posunięcie mi nie ucieka, to jest raz. A dwa, że mogę po prostu zagrać też D6 i na przykład skoczek D7, E5, coś w tym stylu. Tylko że jak przeciwnik gra w taki sposób, no to aż się prosi, żeby zagrać D5. Jeżeli on zagra gońcem na A2, co jest kompletnie bez sensu. To jest kompletnie bez sensu posunięcie. Dlatego też, że mogę wyjść gońcem. Tu fajnie związać skoczka. Ale chodzi mi po głowie inna myśl. B5. Dziwny ruch na pozór, ale to jest mój taki, powiedzmy, pomysł. Chodzi o to, żeby zamknąć posunięcie C4. Gość gra B4. No i teraz pytanie, gdzie się ustawić swoimi figurami? Na pewno na C4, na E4 skoczkami można się ustawić, dlatego też zaplanuję skoczek na D7, żeby wejść na B6 i pilnować tych pól. Niekoniecznie tam chcę wejść. Hetman chce zaatakować mi pionka. I teraz pytanie, czy ja mogę sprytnie tak zagrać? On mi weźmie pionka, nic z tego chyba nie będę miał. Dobra, posunięcie C6 w takim razie. Tutaj dobrze broniące tych pionków. Skoczek będzie wędrował na to samo miejsce, już to widzę. Dlatego zagramy chyba posunięcie A5, żeby zagrać A4. Oczywiście skoczek może zagrać tu. O, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się pięknego dzieje. Mogę zagrać tak. Więc z tego skorzystam i nie wpuszczę skoczka. Jego reakcja jest bardzo prawidłowa. Myślę, że teraz skoczek B6 po biciu mogę zbić, otworzyć gońca. Tak zrobimy.
Skoczek B6. Jeżeli przepcha przeciwnik, to wtrącę posunięcie goniec F5 i wtedy będę miał szansę wejść skoczkiem. Trochę mi pozycję zamknął, ale to jest trochę. Zobaczcie, jaki on jest zamknięty. Przede wszystkim jego goniec nie gra. Oczywiście on może się przerzucić na B1 i grać. No i też może mi tamtego gońca oczywiście wymienić. Tylko że ja wtedy będę miał też fajne wejście skoczkiem na C4, jeżeli te figury się wymienią. I to już tak trochę podchodzi pod fajną strategię. Moim kolejnym planem oczywiście jest zbicie tu pionka, on musi zareagować. Po biciu rozważę bicie pionkiem, ale raczej nie, gońcem. Żeby nie psuć tutaj i nie otwierać diagonali. I teraz F6. Ła, Krzysztof, popełniłeś katastrofalny błąd. Bicie na E4, goniec E4, hetman E4. No, zbije szybko. Ciekawe, czy zauważy. Pewnie zauważy. Ależ podstawiłem figurę, moi drodzy. O, Mater Dejen. Nie zauważył. A podstawiłem figurę, wystarczyło zbić. No widzicie, też mi się to zdarza. Aczkolwiek w tym momencie, wiecie, ten plan F6 nie jest zły, tylko nie w tym akurat momencie. No właśnie, ogólnie plan jest w porządku. Nie zbił, nie zauważył, zagrał E6, jeszcze wyświadczył mi przysługę gość. No dobra, hetman D6 z planem zbicia. Teraz oczywiście nie można zbić gońca. Skoczek ucieka, goniec F5 i po prostu będę wybijał tego pionka. Ja cię kręcę, ale jest mi wstyd, ale to się też zdarza. No, nie wziął przeciwnik figury. Ale byłoby ciekawie pewnie, jakby wziął. Dobra, zbijamy tutaj pionka sobie na czysto. Schowam sobie goń... A, poczekajcie. Tutaj będzie też planowane bicie. Więc czy ja muszę zagrać królem na F7? On mi podważy gońca w jakiś bezpośredni sposób? Nie. Dlatego później zagram wieża E8, broniąc tego pionka i ucieknę gońcem i będzie wszystko w porządku. Okej. I teraz goniec. Co ja w ogóle gadam, słuchajcie? Przecież mówiłem wieża E8. Krzysztof, ogarnij się. Dobrze. Jest F4, gość gra dosyć szybko. No i teraz uwalniam gońca. Pilnuję tutaj... Nie, no słuchajcie, nie wierzę. Co ja w ogóle gadam? Przecież hetman bronił tutaj, nie musiałem grać wieżą. Wybaczcie. Dobra, G4, on mnie tutaj troszeczkę wypędza. Wracam sobie spokojnie gońcem na D7, atakując pionka. Jest pionek więcej, więc spokojnie, nie muszę się śpieszyć. Nawet chyba teraz odejdę gońcem, skorzystam z okazji. W sumie, tak jak teraz myślę, ta druga wieża na E8 byłaby lepszym rozwiązaniem. Zawsze można tutaj, moi drodzy, na moich błędach się uczyć i nie popełniać ich, nie powielać. Dobrze. To mi bardzo nie pasuje. Przeciwnik miał fajne wejście skoczkiem i tutaj, więc ja uciekam królem na H8. Jednak zobaczcie, mówiłem bardzo dużo na temat tego gońca, a on spełniał dobrą rolę i dwa razy mógł mi tutaj zrobić krzywdę pośrednio. Dobra, teraz pytanie, co dalej? To jest odwieczne pytanie. Ja myślę, że przestawię wieżę po prostu, żeby druga wieża weszła. Jeżeli hetman zszedł i mnie nie atakuje na E7, to spokojnie sobie tutaj zagramy. Ale muszę przyznać, że popełniałem w tej partii bardzo, bardzo dużo błędów. W ogóle nie lekceważąc przeciwnika, absolutnie. Zwyczajnie popełniałem błędy. Dobra, mamy skoczek na F3. Rozważam goniec H6, ale na pewno dostanę taki ruch. Ale to wybije, wszystko wymienię. Dobra, atakujemy tutaj. Bo jak wszystko wymienię, to też wieża się otworzy. Goniec będzie swobodniejszy. A tego pionka nie ma za bardzo jak bronić, więc wybijamy. Jeżeli wybicie tutaj, to jest opcja wymiany hetmanów, potem zbicia skoczka. To się wszystko dobrze wymienia i się dobrze kalkuluje. Taki ruch też dostrzegłem, ale to jest po prostu wzięcie pionka kolejnego i tyle. I po prostu tyle. Oczywiście skoczek stoi bardzo aktywnie, można go podważyć w kolejnym posunięciu. Mogę też zrobić to poprzez zagranie, o właśnie, gońcem na F5 z szachem, żeby wstawić skoczka teraz na D7, i koncepcja gry się zmienia. Oczywiście ten król uciekał, bo goniec tutaj na niego spoglądał i nie chciał pewnie tutaj biały mieć jakichś problemów. Teraz mogę spokojnie zagrać goniec E4, wiążąc skoczka. No właśnie, jakby król stał na G8, zobaczcie, że znowu bym podstawił kolejną figurę. Tutaj zbiję tego skoczka tylko dlatego, że...
Nie, no nie mogę zagrać E5. Mogę zagrać E5. Wiecie co? Trochę się wystraszyłem tego gońca, bo on tutaj może się otworzyć, ale przecież ja mam tego gońca, który zawsze wróci. Zbijam skoczkiem. No i jak będzie C4, to zawsze mam tego gońca G7. No właśnie, tak się też dzieje. Tylko że ja mogę nawet jeszcze tutaj spokojnie wybić, nie śpiesząc się. Bo bronimy. Tak, teraz uważnie muszę to patrzeć, bo zaraz tutaj coś podstawię. Ale gafy popełniłem. Słuchajcie, dobrze, że tak się dzieje. Bardzo dobrze, że tak się dzieje. Czasem człowiek się otrząśnie po tych słabych posunięciach i potem jest totalna mobilizacja na kolejne partie. Goniec G7, wracamy. Jeżeli będzie taki ruch, to oczywiście G5. I teraz mam. A, inaczej, co ja mówię? Jak H4, to mógłbym zbić tu. Ale dzisiaj po prostu, słuchajcie, marność. Takie mam posunięcie, więc chyba tak zagramy. Oczywiście on może wybić, tu się wszystko powymienia, potem po prostu też jakieś maty na B2 będą groziły. Wszystko wymieniamy oczywiście i tutaj też grozi wjazd wieżą na E1. Tak też uczynię. Szach, goniec musi zagrać tu. Mogę od razu dać szacha, bo król może uciec. Dokładnie tak. Pytanie teraz jak dalej? Myślę, że tutaj, żeby tutaj za chwilę dać mata. A jeżeli goniec zbije na D3, to jest na przykład mat wieżą lub hetmanem na A1. Więc tutaj już wygrywamy, ale pozycja, powiem wam, rozegrałem to fatalnie, fatalnie. Znaczy podstawiłem później, bo debiut był spoko. No ale tak czasem bywa. Wybaczcie, no taki jest speedrun. Nie zawsze jest idealnie, ale póki co są wszystkie wygrane partie. Od rankingu 1000. Wszystkie pod rząd partie wygrane, więc na razie ranking rośnie. Zobaczymy jak długo. Celem jest oczywiście zrobienie około 2400 i pokazanie jak grają właśnie zawodnicy na tym poziomie również. A, tutaj poszedł ruch. Dobra, nie zauważyłem, przepraszam. Troszeczkę się zagadałem. Mamy szach. I w następnym ruchu jest mat. Dobra. Kolejna partia. 1525. Więc to już jest ranking, z którym jeszcze nie graliśmy. Dobrze. Skoczek C3. Może zagram sobie partię wiedeńską. Dlaczego by nie? Skoczek C3. Mogę też gambit wiedeński zagrać, więc tak zrobimy. Jest to trochę inne niż gambit królewski. Troszeczkę inaczej, dlatego że już jest skoczek na C3, który broni pionka. Podważamy oczywiście centrum. Skoczek zbił. Dobrze, wychodzimy skoczkiem na F3, podważając E5. I można powiedzieć, że tutaj. O! W sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć, moi drodzy. Gość gra bardzo ambitnie, ale jest przecież wzięcie pionka i po prostu atakuje skoczka. On będzie musiał albo tutaj wtrącić, to ja wybiję i wybiję później tu i to się wszystko fajnie zgadza. A jeżeli teraz skoczek odejdzie, to ja wezmę kolejnego pionka, on będzie musiał tutaj wybić. No, szereg wymian może nastąpić, ale będę z pionkiem więcej, więc nie wiem, czy ten ruch nie jest do końca trafiony. Oczywiście wygląda to ostro, źle powiedziałem, moi drodzy, jak zwykle. Nie widzę prostych ruchów. Dzisiaj speedrun po prostu na poziomie takim, jakim tutaj, słuchajcie, rankingiem operuje. Skoczek bije 4. Wszystko się zgadza. Gram ruch D4, jest ok. To też jest w porządku. To znaczy, nie jest tak, że ta pozycja jest zła, co zagrałem. To jest wszystko dobrze, tylko nie zauważyłem, że skoczek może zbić. Ja już myślałem, że pionka po prostu biorę. Bzdury gadam dzisiaj straszne. Okej. Goniec na B4. Teraz tak, pytanie, czy tutaj, czy nie wstawić hetmana na D3, żeby trzymać skoczka? Bardziej jednak jestem za hetma... za hetmanem. Dzisiaj gram tragicznie. Tragicznie. Już dostrzegam kolejne zagrożenie ze strony mojego przeciwnika, goniec F5. Dzisiaj gram tragicznie, moi drodzy. Gość nie zauważył. Gramy tutaj. I on jeszcze mi wjeżdża hetmanem, ale mnie zaraz zajedzie. Dziś gram tragicznie. Na szczęście nic tutaj chyba nie tracę. Jedynie co, to skoczek może zagrać tu. Matko Boska. A nie. Myślałem, że tu jest mat. Słuchajcie, co się dzisiaj ze mną dzieje? Nie mam pojęcia. Okej, okay, spokojnie, Krzysztof. Ogarnij się.
Teraz tak. Goniec zagrał na A3. On chce zagrać pewnie tu. C4. Atakujemy gońca dosyć sprytnie. Goniec może wrócić na B4, to znowu dostanie C3. Tak gramy. Chociaż w tej sytuacji może nie powinienem tak ostro zareagować w centrum, tylko na przykład wyprowadzić gońca. No, ta sytuacja nie jest tragiczna białymi, tylko że coś tu. Znaczy inaczej. Może nie jest najlepsza, ale nie jest zła. Tak czuję. Ale czarne też nie mają źle. I to jest piękne w tym, że po prostu pograłem jak totalny amator bez kategorii szachowej. Serio. To chyba jest najsłabiej póki co w dwóch partiach najsłabszy odcinek pod względem szachowym. Przyrzekam, poprawię się. Nie wiem, co się dzieje. Po prostu no taki dzień może albo cokolwiek. No czasem tak. Czasem tak jest. No dobrze, zobaczymy, jak się to dalej będzie toczyło. No niesamowite, co dzisiaj przeoczam. Dobra, gramy dalej. Czy przeciwnik widzi bicie gońca na A3? Tego nie wiem, ale przypuszczam, że widzi, bo tutaj te szereg fajnych kombinacji w centrum zrobił i wszedł sobie fajnie hetmanem. Dobrze. Jeżeli goniec odejdzie na przykład gdzieś tam, to zbijam pionka i jesteśmy zadowoleni. O, i tak się też dzieje. Jesteśmy zadowoleni. Skoczek rzecz jasna może zagrać na przykład tu. I tak się też dzieje. Hetman B3. Żeby bronić tu. Uparcie będę bronił pionka, ale on dosyć sprytnie gra. A3. A3, panie kolego. Uciekaj tym skoczkiem jak najszybciej. Tak teraz patrzę, tutaj hetman nie może nigdzie wejść. Tutaj również nie może nigdzie wejść. Jeżeli skoczek zagra tutaj, to mam prawdopodobnie bicie nawet na B7. Już tak na maksa jadę tym hetmanem, nie kończąc rozwoju, nie zabezpieczając króla. Po prostu uderzam sobie w B7 i chyba zdobywam figurę. Bo naprawdę lekko nie jest dzisiaj. Mam nadzieję, że kolejna partia będzie w miarę solidna. Ojojoj. Tak to właśnie bywa. No dobrze, wybijamy skoczka. Przeciwnik przemyślał, że tam chyba będzie ciężko. Hetman E4. Już pionek B7 mnie kompletnie nie interesuje. Z uwagi na to, że jest figura więcej i wymiana hetmanów jest bardzo korzystna dla białych, hetman prawdopodobnie gdzieś tam ucieknie. Zagram sobie gońcem na D3 przy okazji przesłaniając króla i uderzając w H7. Dokładnie tak. Trzeba oczywiście uważać do samego końca, jak się gra nawet z taką dużą przewagą. No i cóż, nawet zastanawiam się, czy nie wstawić króla na E2. Może na D2, może lepiej. No bo tutaj taki marsz w sumie też można. Okej, przeciwnik chce mnie tutaj załatwić. Teraz chyba nawet tutaj, bo muszę się trzymać tego pionka. Chyba zbijemy teraz na B7, ale nie dlatego, że ja chcę zdobyć pionka, tylko dlatego, żeby tym hetmanem po prostu przy okazji gdzieś uciec, trzymając też pionka na F3. Po wieża B8 mam zawsze powrót z szachem i też bronię. Więc to się zgadza na chwilę. No ważne, że ten punkt jest broniony. Goniec D3 już stoją. Znaczy w ogóle gońce stoją już dobrze. Tak się też dzieje, zobaczcie. Mamy takie posunięcia. No i dobrze. Myślę, że król D2. Ucieknijmy z tego tutaj ostrzału. Jeżeli na przykład wieża na D8. Rozważam posunięcie hetman E6, pobiciu tutaj, zbijam na F5. I tak też zrobimy, atakując gońca. Aha, wróć, przepraszam, jeżeli bicie tu, to przecież goniec wisi. To jest druga rzecz. Oczywiście ja gram z zamysłem zbicia pionka, licząc na to, że oczywiście goniec ucieknie, czy tam się obroni. Ale już myślę o takiej obronie po prostu, wiecie o co chodzi. Żeby czegoś nie podstawić, ale tutaj tak, tu się wszystko zgadza. Tu już się wszystko zgadza. A jakie ważne jest, moi drodzy, granie debiutów, które się rozumie. Niezwykle istotne. Dobrze, przeciwnik poddał. Lecimy dalej. 1514. Gramy czarnymi.
D4. W porządku. No to skoczek F6. Jeszcze nie wiem, jaki debiut zagrać. Czy Niemcowicza, czy obrona Niemcowicza, czy D5? To nie jest dobre posunięcie. Zagram mu C6, czyli pionek centralny może być wymieniony za mniej centralnego, to jest zawsze korzyść. A jeżeli taki ruch, to bicie, bicie, hetman, szach, skoczek, ale nie poszło. No i teraz mogę odbić skoczkiem, co jest w porządku. Ja myślę, że skoczkiem, bo ja bym tutaj też rekomendował bicie pionkiem, żeby mieć silniejsze centrum, ale bicie skoczkiem też jest w porządku, dlatego że szybciej wyprowadzę figurę, a centrum i tak zdobędę fajne. Przepraszam. Dlatego, że gram czarnymi, tempo mniej na początku, a ja mam już silne centrum i to przeciwnik musi się tutaj wysilać, żeby uzyskać jakąś tam pozycję lepszą. No i E3 blokuje oczywiście gońca, mógł gońcem sobie wyjść. Gram E5. Proste szachy są w tym momencie grane. Bardzo proste szachy. Plan jest prosty. O, H3, to jest taki też standard na tym poziomie, przypuszczam. Myślę, że goniec na E6, wzmacniając centrum i za chwilę goniec E7, może goniec B4, zaraz zobaczymy, ewentualnie wieża C8, żeby tutaj naciskać. No dobra, tego się kompletnie nie boimy, ale zagram wieża C8 nie dlatego, żeby specjalnie bronić skoczka, chociaż to jest przy okazji, ale dwa, żeby potem naciskać na C3. Wyprowadzę za chwilę gońca na B4, taki chyba standardowy plan hetman A5 można stosować. Oczywiście z goniec D2 tam się nic absolutnie nie dzieje. Sprytnie, bo przeciwnik chce zbić tutaj pionka. Dlatego też zastanawiam się nad zmianą koncepcji i zagrać może warto gońcem na D6, tak po prostu. Taki ruch oczywiście też można rozważyć, ale gońca zostawię w spokoju. Po wybiciu to się otworzy linia, zrobię sobie roszadę, potem mogę zagrać posunięcie E4 i wyobraźmy sobie, że pionki tutaj stojące na białych polach z gońcem czarnopolowym dobrze się komponują. No i zobaczcie, takie klasyczne wyprowadzenie figur pionków do centrum. Klasycznie i roszada. Coś pięknego, coś prostego i coś pięknego. A3, czyli asekuracja, ale też się zastanawiam, jak przeciwnik pozwala, czy nie zagrać H6. Zagram H6, dlaczego by nie? Żeby już ograniczyć skoczka maksymalnie, to ja mam więcej przestrzeni, to przeciwnik musi się martwić. Tutaj jakieś gwiazdy będą, zagram hetman C7, tak żeby tam uderzać na H2 jakimś tam fajnym tempem typu D4, bicie, bicie. O! A tego się nie spodziewałem. No i teraz trzeba się zastanowić, ale to jest krótkie zastanowienie, moi drodzy. Bicie oczywiście rozważamy. A, rozważamy bicie. Rozważamy bicie, potem szach, ale nie, gońca nie wezmę. Taki ruch też rozważam. Bo bicie, bicie. Ale D5. Inaczej. Bicie na F4. To się narzuca. I skoczek na D4 sobie zagramy sprytnie. Jeżeli hetman zbije... Tutaj atakujemy. Jeżeli hetman zbije, to goniec C5. Oczywiście jest taka podpuszka. Goniec powinien odejść na D3 i nie będzie chyba aż tak źle. Wtedy wskoczymy sobie skoczkiem na F5. Tak zrobimy. Żeby wejść na G3. Żeby jednak zbił. Słuchajcie, wpadł w prostą pułapkę. Myślał, co on tutaj odwala, czy podstawił figurę, czy co, a się okazuje, że nie. Jednak Krzysztof, w tej partii może nie grasz aż tak źle. Dziś słabsza forma mimo wszystko, ale no, trzeba uważać. Nie jest to też troszkę tak, że nie umniejszając nikomu oczywiście, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. No to jest mądre powiedzenie i chodzi o to, że z jakimi zawodnikami grasz w szachy, taki masz poziom docelowo. Jak będziesz grać cały czas z mocniejszymi, to ten poziom zawsze wzrasta przecież. Gram skoczek E4, próba wymiany, jak największej ilości wymian. A jakbym całe życie na przykład grał z zawodnikami około 1500 na Chesscomie, no to przecież siłą rzeczy ten poziom będzie spadał. Więc ja tu bardzo polecam, rekomenduję granie z zawodnikami zawsze równymi sobie lub nieco lepszymi. A na szachowych platformach tak naprawdę tacy zawodnicy się nie kończą nigdy. Zawsze będą lepsi od nas, także zwróćmy też uwagę na to. Tutaj mogę z tempem zbić na szczęście, atakując gońca, bo jakbym odszedł, to bym dostał tutaj, ale to wszystko taktyka i się tutaj wszystko też zgadza. Dobrze, próbujemy wymienić gońce. No i wracając do tematu, ciekawe jest to, że właśnie na przykład taki Magnus Carlsen,
no nie ma sobie powiedzmy równych i cały czas jest na tym szczycie i trochę się też nie dziwię, że zrezygnował z obrony tytułu Mistrza Świata i będzie chciał grać w szachach szybkich i błyskawicznych jedynie. Nic dziwnego. Gram A6 z planem goniec B5, żeby jednak usilnie wymienić tego gońca. Że bycie na szczycie jest na pewno mega przyjemne i super, ludzie podziwiają takich ludzi, ja również, ale też na pewno obciążające w jakiś sposób. No i to jest ciekawe, żeby sobie z tym dobrze radzić. Niegdyś też Kasparow przecież zrezygnował z kariery, będąc jeszcze zawodnikiem bardzo perspektywicznym, że tak powiem, nie starym zawodnikiem. No, sorry za wyrażenie, ale w jakim wieku on skończył karierę? Tu się przyznaję bez bicia, nie pamiętam, ale gdzieś koło 40 albo wcześniej? Czy to nie było w 2000 roku? Oj, musiałbym sprawdzić, nie chcę tutaj was skłamać. Można to oczywiście zerknąć, ale jego decyzja też na pewno była podyktowana tym, że to wymaga, szachy wymagają bardzo dużo pracy oczywiście i systematyczności. Żeby być cały czas na szczycie, jest to bardzo, bardzo trudno. On sobie zdawał sprawę, że chyba już powoli jego kariera dobiega końca i to jest też normalne. I dużo wysiłku będzie musiał wkładać właśnie w szachy. Kasparow, bardzo ciekawa postać, bardzo. Okej, tutaj zbiję pionkiem hetmanem. Nie zbiję pionkiem, żeby nie wpuścić tutaj wieży. Jeszcze tutaj mam na myśli zbicie pionka na C3. W ogóle tak gadka szmatka, ale goniec D4 wygląda bardzo dobrze razem ze skoczkiem i mój hetman jakoś nie może się przebić przez te figury, więc poświęcę tutaj wieżę, żeby uprościć grę. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Dlatego, że domek z kart się posypie już tutaj. No, jeżeli zbije goniec, co jest opłacalne teoretycznie, matematycznie, no to odbijam. A jeżeli by nie zbił, no to oczywiście atakuje kolejne pionki, więc też to są korzyści dla czarnych. No i w tej sytuacji tutaj niech będzie tak. Jeden szach tutaj nic mi nie zrobi, bo zagram tu i zdobędę skoczka. Jedyne co widzę to skoczek na F2. Będę mógł zbić pionka, po prostu. Tak też zrobimy, potem uwolnimy wieżę. Dobra, teraz uwolnimy wieżę. Już pionek mnie na razie nie interesuje. Uwalniam wieżę, żeby ona już aktywnie grała. Dobrze. Jest skoczek na ten, mogę tutaj zbić pionka. Dobra, skorzystam w sumie z tego, wezmę tego pionka F6, bo zawsze tutaj mogą być jakieś małe problemy, małe, malutkie. Może nie, ale jednak wzięcie pionka blisko naszego króla, bardziej tego zaawansowanego, to jest zapewne korzyść, więc się tego trzymamy. I za moment tam jakaś wieża E2. No, dajemy szacha. Tutaj wracając, słuchajcie, czy do tego bitwy klubów polskich. Zachęcam serdecznie jeszcze raz. Nie obiecuję, że zagram w pierwszym turnieju, bo ja mam umówione spotkanie w czwartek, ale może szybko je skończę i zdążę na turniej. Albo na jego część. Ale zachęcam was bardzo serdecznie. Pan Szachuś Klub. Można dołączyć na Liczesie. Nie trzeba być też na Facebooku, jeżeli nie ma takiej konieczności. Też na Liczesie można dołączyć do tego klubu i wtedy będziemy działać. Podam linki oczywiście. Fajnie byłoby, jak szachusiowcy by tutaj się z dobrej strony pokazali. Pokazali siłę, bo jednak w grupie zawsze siła. Nieważne, jaki słuchajcie, masz ranking, jakie macie rankingi. Gramy, wszyscy gramy. Dobrze, tutaj widełki się szykują, jak zbije. No i jeszcze przeciwnik próbuje tutaj. No strasznie to jest. No dobra, bije wieżą. Zbijam po prostu pionki. No jeszcze oczywiście walczę. Ja tutaj się trochę zagadałem. Co tutaj grozi? Nic na razie nie grozi. No dobra, zbijam kolejnego pionka. Za chwilę gram hetmanem i próbuję dać mata. Wiecie co?
W ogóle, przyznaję się bez bicia, nie widziałem bicia F7. No dzisiaj kompletnie kurza ślepota. Nic nie widzę. Oczywiście bicie wieżą najlepsze nie będzie, bo ja zagram hetmanem, będę tutaj atakował. Zbicie skoczkiem lepsze. Hetman G3. Kompletnie nie widzę dzisiaj prostych posunięć. Nieco mnie to bawi też, powiem szczerze. Jeżeli wieża G1, żeby bronić się od mata, to mam taką kombinację. Wieża bije G2, wieża bije G2, hetman tutaj. Jeżeli wieża H3, to tu. Ale teraz dostrzegam, że jest jeszcze hetman G1 odejście. Więc nie mam tej kombinacji jednak. Ale bym znowu gafę popełnił. O rety, rety, rety. Szach. No to... Tutaj. No chyba nic się nie dzieje. Tutaj to zbijam. Ojejku. No dziś na poziomie gram pewnie jakieś 1200 na czeskomie. Około. Czy przeoczam takie rzeczy mniej więcej. Masakra. Może na poziomie właśnie tym rankingowym też, którym jestem. Ciężko stwierdzić do końca. No ale dobra. Tak też bywa. No cóż, sprawa tutaj jest już prosta. Oczywiście skoczek jest zamknięty. Grozimy matem. Jedyny jakiś tam szach jeszcze może nastąpić. I tyle. No nastąpił. Oczywiście zbić trzeba. To jest jedyny ratunek, jakby król odszedł. Dobra, no i cóż. Jakby tu mądrze zagrać? Bronić pionki? Może tak. Jeżeli zbija tu. Jeżeli tak, to tak, ale jeżeli tu. A, zagramy dla sportu. Zobaczymy, czy złapie wieżę. Król G1 tutaj. No nie złapie. Ale też wygrana, bo jest dużo pionków. No, oczywiście królem powinien odejść. Zasłonięcie się wieżą, to tutaj zdobywam. Odszedł królem. Szach, może tutaj. Tutaj. Zasłonił się. No to damy szacha. A tutaj trzeba bronić na F5. No zawsze mogę to obronić. Nawet hetmanem na C8 oczywiście. A to sprytne. Damy szacha tu. Bronimy też na F5. Teraz zobaczymy, gdzie król zagra. To mogę go szachować. Łatwiej oczywiście atakuje się hetmanem niż się broni w tej pozycji. Król tu. I co dalej? Dobrze gra. Tak. Chodzi o to, żeby mieć pole na E4. Ale go nie mam. Nie potrafię zdobyć wieży. Może się nie da w ogóle. No tak. Król musi tu. Tu. Dobra. Nie wiem w ogóle jak grać. No dobra, mogę obronić pionka, mogę zagrać jakiś cichy ruch, no coś w tym stylu. No dobra, nie chcę, żeby tutaj jeszcze był jakiś przypadkowy... Dobra, nie będę powtarzał ruchów, bo jeszcze jakieś będzie powtórzenie ruchów trzykrotne i jakiś remis mi wyskoczy nagle, więc zagram hetman e6, broniąc tutaj, tak po prostu. Wieża pewnie zbije, zagram jakiś b6, a tutaj może przeciwnik zagrać. Dobra, mogę dać kilka szachów, przejść królem, albo zagrać nawet h4, żeby mieć tutaj punkt zaczepki. On oczywiście z jednego pionka zbije, król g5, ale broni zaciekle. No nie wiem, czy to już jest wygrana, możliwe, że nie jest. Tak, żeby to była jakaś opcja mata. Tutaj. Aj, podstawił. Podstawił na tym czasie. Miałem kupę szczęścia w takim razie, zobaczcie. A powiedzmy tutaj.
Dobrze, moi drodzy, no dziś speedrun, jak widzicie, w dużej ilości błędów. Mimo wszystko dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.